statystyka umów cywilnoprawnych oraz rozstrzyganie zbiegów do ubezpieczeń. Dla tych z Państwa, którzy dzisiaj dołączyli do naszego szkolenia pierwszy raz, przedstawię się, Katarzyna Stradowska, jestem pracownikiem drugiego oddziału ZUS w Warszawie. Zainteresowanym też przekażę, że certyfikat o ukończeniu tego dzisiejszego szkolenia będzie wysłany zaraz po zakończeniu tego spotkania, a materiały z dzisiejszego spotkania będą zamieszczone na stronie internetowej pracodawców RP. Na poprzednim naszym spotkaniu mówiliśmy sobie o przedstawiliśmy sobie charakterystykę umów cywilnoprawnych. Ja tylko przypomnę, że nasze spotkanie dotyczyło tego, żeby przedstawić dokładnie, szczegółowo przesłanki, na podstawie których rozstrzygamy tytuł do ubezpieczeń. Charakteryzowaliśmy sobie umowę o dzieło, umowę zlecenie, umowę o świadczenie usług, między innymi omawialiśmy też kontrakt menedżerski. To wszystko było ważne, żeby w sposób właściwy charakteryzować, definiować tytuł do ubezpieczeń, a ta dzisiejsza część naszego spotkania będzie poświęcona już wyłącznie rozstrzyganiu zbiegów do ubezpieczeń z udziałem najczęściej spotykanych tytułów do ubezpieczeń. Mamy tylko godzinę naszego spotkania, stąd też wybór padł na umowę zlecenie, umowę o pracę w zbiegu z działalnością gospodarczą, zasiłek macierzyński i zasiłek wychowawczy. Jaki jest schemat podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia? Zacznijmy od tego. Umowa zlecenie charakteryzuje się tym, że jeżeli nie pozostaje w zbiegu z żadnym innym tytułem do ubezpieczeń, to wypływa z niej obowiązek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego. Ten obowiązek istnieje od stycznia 2010 roku, wcześniej zależny był od tego, gdzie jest wykonywana praca w ramach umowy zlecenia. To, co jest ważne, to w przypadku umów zlecenia ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny, w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, i tu jest dosyć ważne, abyśmy powzięli taką informację od samych zleceniobiorców, czy życzą sobie być objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. No i oczywiście ubezpieczenie zdrowotne ma charakter obowiązkowy. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie chorobowe, dotyczy ono osób wykonujących umowę zlecenia, które z tego tytułu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i, tak jak wspomniałam, osoby, które przystępują do ubezpieczeń społecznych dobrowolnie, ponieważ mają inny tytuł zwalniający ich z obowiązku ubezpieczeń społecznych, te osoby nie mogą, nawet gdyby chciały, przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W zbiegu umowy cywilnoprawnej z osobą, która posiada status studenta, no jakby istnieje przepis, który nie ulegał zmianie na przestrzeni ostatnich lat, i oczywiście nie podlegają ubezpieczeniom społecznym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług bądź umowy, co do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeśli są uczniami szkół ponadpodstawowych, studentami do ukończenia 26 roku życia. Ja tutaj jeszcze przypomnę, ponieważ ostatnio pojawiło się pytanie z tym związane, w jakich okresach status studenta czy ucznia występuje u poszczególnych grup ubezpieczonych. I tak, uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która kontynuuje naukę w tej samej szkole, skończyła szkołę i rozpoczęła naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się od 1 września, albo ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki, i w tym przypadku też do 31 sierpnia status studenta przy uczniu pozostaje. Ponadto uznaje się za ucznia szkoły osobę, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe. I to jest bardzo ważne, że jakby ten status studenta w tym okresie wakacyjnym, a nawet przez wrzesień, no bo w przypadku, kiedy zaczynamy studia od października, to również we wrześniu status ucznia obowiązuje, a od października już będzie obowiązywał status studenta.
W przypadku studentów status studenta obowiązuje do daty ukończenia studiów, to jest złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego, złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu. No, w przypadku kierunku lekarsko-dentystycznego i weterynarii będzie to egzamin z tego kierunku. Przysługuje również status studenta do zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej planem studiów praktyki, a to w przypadku kierunku farmacji. No i oczywiście do czasu skreślenia z listy studentów, bo oczywiście może być taka sytuacja, kiedy status studenta zostanie utracony w ciągu roku i w związku z tym student zwykle otrzymuje wtedy taką decyzję, może się okazać taką decyzją bądź zgłosić ten fakt na podstawie oświadczenia. Studentem jest każda osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia, są to studia licencjackie i inżynierskie, drugiego stopnia w przypadku studiów magisterskich i jednolitych studiów magisterskich. Uczniowie i studenci, a umowa cywilnoprawna. No oczywiście warto tutaj jakby zaznaczyć, że nie posiadają statusu studenta uczestnicy studiów doktoranckich i uczestnicy studiów podyplomowych, ponieważ jest to inna forma kształcenia niż studia wyższe i studia doktoranckie. Jest to rodzaj szczególny poszerzania swojej wiedzy. Każdy student do 26 roku życia, bez względu na obywatelstwo, na kraj odbywania studiów, w przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy zlecenia, spełnia warunki do zwolnienia go z obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Takiej osoby nie zgłaszamy do ubezpieczeń w ogóle. W przypadku obowiązku ubezpieczeń studentów wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Nie ma znaczenia obywatelstwa ani kraju odbywania studiów. Dosyć często się zdarza teraz taka sytuacja, kiedy studenci odbywają naukę poza granicami kraju i oczywiście mogą okazać się zaświadczeniem, koniecznie z tłumaczeniem tego zaświadczenia. Zaświadczenie jest przedkładane pracodawcy, na podstawie tego zaświadczenia nie powstaje obowiązek ubezpieczeń. I wejdziemy teraz w temat zbiegu umów zleceń. Na początek to zbieg umowy zlecenia i innych umów zleceń. Tutaj pojawia się taki zwrot zleceniobiorca i osoba współpracująca ze zleceniobiorcą. Ta osoba współpracująca rzeczywiście dosyć rzadko pojawia się w umowach cywilnoprawnych, tym niemniej się pojawia i za każdym razem, kiedy przepisy na ten temat sankcjonują, to też jakby w parze funkcjonuje zwrot zleceniobiorca lub osoba współpracująca ze zleceniobiorcą, którego to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, a w 2021 roku ta kwota, Państwo wiedzą, wynosi 2800 zł, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z innych tytułów, podlegają obowiązkowo tym ubezpieczeniom jako zleceniobiorca lub osoba współpracująca ze zleceniobiorcem oraz z kolejnej lub kolejnych umów zlecenia. Jakby tego działania dokonujemy do czasu, aż składki zostaną odprowadzone od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, wtedy już kolejne umowy nie będą rodziły obowiązku ubezpieczeń. Zasady tej nie stosuje się, jeśli suma podstaw wymiaru składek z tytułu umów zlecenia, z tytułu współpracy przy wykonywaniu umowy zlecenia i innych umów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia. Kiedy ustala się łączną podstawę wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, należy dokonywać takiego sumowania odrębnie dla każdego miesiąca. Tu należy podkreślić, że ustalając tę podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, nie uwzględnia się tych podstaw wymiaru składek, które zostały wykazane za miesiąc, w którym tytuł już ustał. Po ustaniu tytułu, jeśli zostaje pozostawiony do dyspozycji przychód i zostaje on rozliczony w dokumentach rozliczeniowych po ustaniu tytułu, nie sumuje się go, nie bierze on udziału w sumowaniu podstaw wymiaru składek do rozstrzygnięcia zbiegu, ponieważ po ustaniu tytułu nie mamy zbiegu, tytuł ustał.
Kilka umów zleceń. Ustalając łącznie podstawę wymiaru składek dla celów rozstrzygnięcia zbiegów, dokonuje się sumowania według kolejności ich powstawania. Ubezpieczony owszem może zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń, jednak ten wybór no, nie może naruszać wskazanych zasad. Artykułu 9.2c, no, tam jest mowa o przynajmniej minimalnej kwocie wynagrodzenia i oczywiście ubezpieczony może zmienić tytuł do ubezpieczeń, ale nie naruszając zasady minimalnego wynagrodzenia. Ubezpieczony może dobrowolnie na swój wniosek też być objęty ubezpieczeniami społecznymi z pozostałych wszystkich lub wybranych tytułów, z którymi pozostaje w zbiegu. I te zasady, te wszystkie wymienione przeze mnie zasady rozstrzygania zbiegów z umową zlecenie dotyczą również no, umowy zlecenia i już rzeczonego przeze mnie osoby współpracującej ze zleceniobiorcą, dotyczą również zbiegu z wykonywaniem współpracy z zleceniobiorcą. Nie chciałabym za bardzo skomplikować tej wypowiedzi. Chodzi o to, że można być zleceniobiorcą i osobą współpracującą ze zleceniobiorcą, na podstawie dwóch różnych umów. Można być osobą współpracującą ze zleceniobiorcą i osobą współpracującą z innym zleceniobiorcą na podstawie dwóch różnych umów. I te same zasady będą dotyczyły rozstrzygania zbiegu tytułów. Te same zasady będą dotyczyły zbiegu umów cywilnoprawnych z posiadaniem statusu osoby duchownej, z byciem posłem lub senatorem, wykonywaniem pracy nakładczej, wykonywaniem współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. A zatem zbieg umowy cywilnoprawnej z tymi poszczególnymi tytułami będzie rozstrzygany na tych samych zasadach, jakie wcześniej zostały omówione. Jeżeli chodzi o zbiegi z umowami zlecenie, ta kwota minimalnego wynagrodzenia nie jest kwotą graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dokonuje się jedynie w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, no w razie zbiegu określonych tytułów ubezpieczeń. W przypadku zleceniobiorcy, dla których odpłatność w umowie została określona miesięcznie kwotowo w odniesieniu do miesiąca, w którym nastąpiła niezdolność z tytułu choroby, niezdolność do pracy, skutkująca uzyskaniem niższego przychodu lub nieuzyskaniem go, przy sumowaniu podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe należy uwzględnić kwotę określoną w umowie zlecenia. No, niezdolność do pracy, jeżeli mamy kwotę pomniejszoną w danym miesiącu, musi być związana z wykorzystaniem przez zleceniobiorcę zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Tej zasady nie stosujemy w przypadku, kiedy w umowie została określona odpłatność w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnej. Pojawiło się pytanie, jeśli zawrę ze zleceniobiorcą dwie umowy zlecenia, jedną na 2800, a drugą na 5000 kwotę miesięcznie, to znaczy, że składki płacę jako zleceniobiorca od pierwszej umowy, a od drugiej tylko ubezpieczenie zdrowotne. Drodzy Państwo, no jest to bardzo szczególny rodzaj zbiegu do ubezpieczeń. Nawet u tego samego pracodawcy może być tak, że będą zawarte dwie umowy zlecenia. Ale o co chodzi? Żeby w sytuacji, kiedy zawarte są dwie umowy zlecenia, nie doszło do obejścia przepisów prawa, ważne jest, że zadanie realizowane w ramach jednej i drugiej umowy zlecenia to będą dwa różne zadania, bo rozumiem, że w tym samym czasie są zawarte dwie umowy zlecenie, ale zagadnienie realizowane w ramach tej umowy zlecenia musi być absolutnie różny zakres świadczonej pracy w ramach jednej umowy zlecenie i drugiej umowy zlecenie i oczywiście dochodzi tutaj do zbiegu, a zatem z jednej umowy zlecenie mamy obowiązek ubezpieczeń, z drugiej umowy zlecenie jest zwolniony ten obowiązek. Dobrowolnie można doubezpieczyć się również do ubezpieczeń społecznych. Będą jeszcze tutaj przykłady. Za chwilę przykładami rozjaśnię tę sytuację i będzie te zbiegi dotyczące umów zleceń będą bardziej usystematyzowane. W przypadku zleceniobiorców, dla których odpłatność w umowie została określona kwotowo w odniesieniu do miesiąca, w którym wystąpiła niezdolność do pracy powodująca przychód niższej
poniżej minimalnego wynagrodzenia, to z uwagi na brak prawa do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, wówczas ubezpieczony podlega z innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. No, zobaczmy to na przykładzie. Ubezpieczony świadczy pracę na podstawie dwóch umów zlecenia. Mamy tutaj dwóch różnych płatników. U płatnika A osiąga miesięcznie 3000 zł, a skoro osiąga u jednego płatnika kwotę minimalnego wynagrodzenia, to u tego podlega ubezpieczeniom wszystkim, a u płatnika B osiąga kwotę 2000 zł i z tego tytułu podlega wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Ale sytuację komplikuje fakt, ponieważ od 1 do 15 lipca 2001 roku zachorował i osiągnął mniejszy przychód. U płatnika A, u którego normalnie za pełny miesiąc pracy osiągał 3000, w tej sytuacji osiąga 1500 zł. U płatnika B osiąga 1000 zł. No i drodzy Państwo, z uwagi na to, że nie miał prawa do wypłaty zasiłku, gdyby miał prawo do wypłaty zasiłku, pozostałby dalej w ubezpieczeniu społecznym u pierwszego płatnika, z obowiązku objęcia ubezpieczeniami u drugiego byłby zwolniony. Ale ponieważ nie miał prawa do wypłaty zasiłku, mamy tylko przychód, nie mamy prawa do zasiłku, przychód został obniżony do 1500 zł i w tym samym momencie powstaje obowiązek objęcia go ubezpieczeniami społecznymi z drugiego tytułu. I z uwagi na brak prawa do zasiłku w lipcu 2021 będzie podlegał z obu tytułów do ubezpieczeń społecznych. Na pewno pojawiają się bardzo wiele różnych wątpliwości. Ja bym bardzo prosiła, żeby z pytaniami jeszcze poczekać. Będą przykłady, będziemy rozkładać na cząsteczki pierwsze, obiecuję, umowy cywilnoprawne. Jeszcze będzie czas na to, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania. Podaję kolejny przykład, który może jeszcze wyraźniej wyklaruje nam sytuację rozstrzygania zbiegu do umów. Ja jestem przekonana, że ja dzisiaj w ciągu godzinnego spotkania nie jestem w stanie wyczerpać wszystkich możliwych zbiegów do ubezpieczeń i proszę mi wybaczyć, natomiast skoncentrujmy się na tym, żeby umowę zlecenie rzeczywiście jak najdokładniej obejrzeć z każdej strony w zbiegu z różnymi tytułami do ubezpieczeń. Popatrzmy na drugi przykład. Osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. W umowie określono 1 marca jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy, a następnie osoba zawarła. I proszę zwrócić uwagę na kolejność zawierania umów. Z płatnikiem B w umowie określono 5 marca jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Umowę zlecenia z płatnikiem C w umowie określono jako 20 marca jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. A przychód z poszczególnych umów wygląda następująco. Z umowy zawartej z płatnikiem A 1500 zł, z umowy zawartej z płatnikiem B 3300 i z ostatniej umowy zawartej z płatnikiem C 12 400 zł. Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w marcu z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A i B, ponieważ kolejność zawierania tych umów determinuje kolejność sumowania przychodów. A zatem dopiero umowa zawarta z płatnikiem C będzie stanowiła tytuł, który nie rodzi obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Zwracam uwagę tutaj na to pytanie, które się pojawiło. Jeżeli są dwie umowy, jak wyżej, ale wypłacane do 10 następnego miesiąca, to jak będą naliczone składki za grudzień, a wypłacane w styczniu, kiedy zmienia się minimalna krajowa? Już odpowiadam na to pytanie. Oczywiście obowiązek rozstrzyga się na dzień powstania zbiegu. Oczywistym jest, że obowiązek ubezpieczenia powstaje od grudnia, ponieważ w grudniu zostały zawarte umowy. I tutaj rozstrzygamy zbieg do ubezpieczeń na dzień 1 grudnia. Jeżeli na dzień 1 grudnia te obydwie umowy zostały zawarte, rozstrzygamy zbieg. W grudniu będzie przychód oczywiście zerowy, ponieważ wypłacony będzie w styczniu następnego roku. Obowiązek rozstrzygamy na dzień powstania tytułu.
a rozliczenie tego przychodu będzie w kolejnym miesiącu. Ono będzie konsekwencją tego rozstrzygnięcia, które dokonało się na dzień powstania tytułu. Umowa zlecenie zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz pracodawcy. No to jest temat, myślę, dosyć istotny. Mamy sytuację, w której jest umowa o pracę i u tego samego pracodawcy zostaje zawarta druga umowa, umowa cywilnoprawna. W myśl zapisu ustawy, bardzo proszę, o systemie ubezpieczeń społecznych, za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę na podstawie, no właśnie, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, no albo umowy o dzieło. Jeśli umowę taką, również umowę o dzieło, zawarły z własną pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. To jest sytuacja, która rodzi obowiązek ubezpieczeń poprzez sumowanie przychodu do przychodu, który istnieje ze stosunku pracy, i z tym samym kodem tytułu umowy o pracę rozliczony zostaje przychód z umowy cywilnoprawnej. Jeśli pracownik dodatkowo wykonuje umowę zlecenie zawartym z własną pracodawcą, z tytułu wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak z umowy o pracę, a to znaczy, że obowiązkowo podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla tej osoby stanowi łączny przychód uzyskiwany z umowy o pracę oraz umowy zlecenia, a pracodawca z tytułu zawartej umowy nie zgłasza zleceniobiorcy do ubezpieczeń, ponieważ takie zgłoszenie funkcjonuje już z umowy o pracę. Wykazuje jedynie przychód powiększony o przychód z umowy cywilnoprawnej. Popatrzmy na orzecznictwo sądowe w tym względzie. W świetle uchwały Sądu Najwyższego z 2009 roku pracodawca, którego pracownik wykonuje na rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem niż z innym podmiotem, jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za tę osobę. W konsekwencji tego właśnie orzeczenia, tej uchwały sądu, pracodawca, a więc podmiot, na rzecz którego wykonywana jest praca w ramach umowy cywilnoprawnej, jest zobowiązany do rozliczania i opłacania należnych składek za wyżej wymienione osoby, tak jak za osoby wykonujące pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartym z własnym pracodawcą. Teraz będzie przykład potwierdzający tę zasadę, więc przyjrzymy się temu problemowi bliżej. W związku z tym te zasady, które dotyczyły własnego pracownika, analogiczne przyjmuje się zasady również w stosunku do osób, które w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy, przychód uzyskany z tej umowy należy wykazać z przychodem ze stosunku pracy w innym wymiennym raporcie miesięcznym składanym za pracownika przez pracodawcę. Natomiast zleceniodawca nie zgłasza takiego zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ogóle. I przykład. Osoba od 1 lipca 2019 roku jest pracownikiem spółki akcyjnej. Ma umowę o pracę. Jednocześnie od 1 do 31 marca 2001 roku wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej ze spółką jawną, z innym podmiotem. W ramach zawartej umowy ze spółką jawną, umowy zlecenia, wykonywała pracę na rzecz swojego pracodawcy spółki akcyjnej. Osoba ta od 1 lipca 2019, no oczywiście podlega z tytułu umowy o pracę zawartej ze spółką akcyjną. I ten pracodawca, spółka akcyjna, zobowiązany był oczywiście od 1 lipca złożyć zgłoszenie na dokumencie ZUS-ZUA z kodem tytułu pracownika 0110. Natomiast przychód z tej umowy pracodawca, spółka akcyjna, powinna wykazać wraz z przychodem ze stosunku pracy w imiennym raporcie po zsumowaniu przychodu z umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Powinien zostać przesłany raport rozliczeniowy za tego pracownika, który też świadczył pracę w ramach umowy cywilnoprawnej.
Teraz wchodzimy w zbieg umowy zlecenie i umowy o pracę. Mówiliśmy o tym, że może być umowa zlecenie na rzecz własnego pracodawcy, może być umowa zlecenie na rzecz innego płatnika, ale praca wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Natomiast mamy umowę zlecenie i umowę o pracę. Tutaj zaznaczyć należy, że zgodnie z zapisem ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zasadę odrębne stosuje się do osób przebywających na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym, bo za pracownika dla celów ubezpieczeń uważa się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umów zlecenia, jeśli taką umowę zawarła z własnym pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy. Natomiast nie ma ta zasada znaczenia dla osób, które przebywają na urlopach wychowawczych lub urlopach bezpłatnych, a to znaczy, że w przypadku, gdy pracodawca zatrudni na podstawie umowy zlecenia własnego pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim, to z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia podlegał on będzie dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z umowy zlecenia, bo w trakcie urlopu macierzyńskiego z tytułu umowy zlecenia obowiązek ubezpieczeń społecznych nie istnieje z tej umowy. Mamy kolejne pytanie. Jeśli najpierw z pracownikiem zawarto umowę zlecenie, a następnie umowę o pracę i obie umowy funkcjonują jednocześnie, czy trzeba zmienić tytuł zgłoszenia do ubezpieczeń ze zlecenia na umowę o pracę? No, drodzy Państwo, sytuacja wygląda tak. Najpierw mamy umowę zlecenie, więc zgłaszamy z tytułu umowy zlecenia do wszystkich ubezpieczeń. Rozumiem, że w tym pytaniu sytuacja wygląda tak, że nie została przerwana ta umowa zlecenie, ona trwa dalej, a jednocześnie obok umowy zlecenie jest stosunek pracy. A zatem mamy umowę zlecenie na rzecz własnego pracodawcy. I od momentu, od którego powstał tytuł z umowy o pracę, od tego momentu powinien istnieć jeden tytuł do ubezpieczenia. Powinna zostać zgłoszona z umowy o pracę, a przychód z obu umów powinien być sumowany i rozliczany łącznie z umową o pracę. Jeszcze o emerytach, bardzo proszę, jeszcze o emerytach nie mówiłam, proszę nie ubiegać tematu, będziemy mówić o zbiegu tytułów również z osobą, która posiada status emeryta, także jeszcze proszę o chwilkę cierpliwości, dojdziemy do tego pytania, zwrócę uwagę, że jest to właśnie ten moment, który będzie odpowiedzią na to pytanie. Umowa zlecenie i umowa o pracę i przykład na zawarcie takiej umowy z pracownikiem, który przebywa na urlopie wychowawczym. Urlop wychowawczy jest od 1 stycznia 2001 roku i osoba jednocześnie wykonuje umowę zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia. No to jest ważne. Przebywanie na urlopie wychowawczym nie stanowi wówczas tytułu do ubezpieczeń. Mimo że osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest nadal pracownikiem spółki, z tytułu zawartej umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. Tym samym za tę osobę należy odprowadzić obowiązkowo składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe. No, składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna, ponieważ obowiązuje schemat wynikający z umowy zlecenia. Umowa zlecenie z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Osoba spełniająca jednocześnie warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym z tytułu stosunku pracy oraz jednej lub kilku umów zlecenia obejmowana jest tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy. Jakby zmieniamy trochę temat, już nie jest praca na rzecz własnego pracodawcy. Mówimy o takim zbiegu, w którym mamy umowę zlecenie i umowę o pracę
w innym podmiocie. Jeśli w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, a w przypadku braku zagwarantowanego co najmniej minimalnego wynagrodzenia, może mieć to miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, jeśli podstawa wymiaru składki z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie. Ta zasada nie uległa zmianie, tak? A zatem jeżeli mamy osiągnięte minimalne wynagrodzenie z umowy o pracę, to z umowy cywilnoprawnej oczywiście nie powstaje obowiązek ubezpieczeń, można dobrowolnie doubezpieczyć się z tytułu umowy cywilnoprawnej. Jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na okres miesiąca będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie, nie? Przy braku zagwarantowanego w umowie o pracę minimalnego wynagrodzenia, to dopiero łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu umowy o pracę oraz umowy lub licznych innych umów równocześnie wykonywanych, która osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia, skutkuje, iż kolejne tytuły nie będą rodziły obowiązku ubezpieczeń. No i mamy przykład. Przykład na część etatu jest to osoba, która od 1 stycznia 2020 roku wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, jest to 1/4 etatu, a zatem mamy podstawę wymiaru składek niższą niż minimalne wynagrodzenie. Może 500 zł to rzeczywiście zbyt niska, ale załóżmy, że jest to osoba w pierwszym roku swojego zatrudnienia, ma prawo mieć jeszcze niższą podstawę wymiaru składek i jednocześnie osoba ta zawarła dwie umowy zlecenia. Oczywiście nie są one wykonywane na rzecz płatnika A, to są umowy wykonywane na rzecz innych podmiotów. Z płatnikiem B również od 1 stycznia zawarła umowę zlecenie i osiągnęła przychód w wysokości 1000 zł. I z płatnikiem C, ale zwracam uwagę, umowa została nawiązana 10 stycznia, co jest ważne w tym przypadku, i przychód osiągnięty u płatnika C na poziomie 1850 zł. Osoba ta w styczniu obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu obu umów zleceń. Suma podstaw wymiaru składek z umowy o pracę, mamy 500 zł, z pierwszej umowy mamy 1000 zł zlecenia i z drugiej umowy 1850 zł. Z uwagi na kolejność sumowania oraz fakt, że umowa o pracę zawsze rodzi obowiązek ubezpieczeń, no jakby obowiązek objęcia ubezpieczeniami i naliczenia składek powstaje ze wszystkich umów. Umowa zlecenie i umowa o pracę ciąg dalszy. Jeśli osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, pozostaje jednocześnie w dwóch lub więcej stosunkach pracy, to co jest ważne i zwracam na to uwagę, dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia należy sumować podstawy wymiaru składek z tytułu wszystkich umów o pracę. To jest bardzo ważne, tytuł umowy o pracę jest tytułem najsilniejszym. W pierwszej kolejności sumujemy przychody dotyczące umów o pracę. W sytuacji, gdy łącznie wynoszą one co najmniej tyle, ile wynosi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, osoba wykonująca umowy zlecenie podlega z tytułu dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym. No i przykład. Jest to osoba, która od 1 września 2020 roku na podstawie dwóch umów o pracę w wymiarze czasu pracy 1/4 etatu, czyli u jednego płatnika jest umowa o pracę na 1/4 etatu i u drugiego płatnika jest umowa o pracę na 1/4 etatu. Symulujmy sytuację, w której jedna i druga umowa jest na kwotę 700 zł. Mamy 1/4 etatu, dwie umowy, z każdej umowy miesięczny przychód wynosi 700 zł. Osoba ta również zawarła umowy zlecenia, praca nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy ani z płatnikiem C, ani z płatnikiem D. U jednego płatnika osiągnęła przychód 150 zł. Ta umowa była zawarta od 1 lutego i jakby zwracam za każdym razem na to uwagę, bo ważna jest data zawarcia umowy. Kolejna umowa zawarta jest 15 lutego i to jest umowa, która opiewa na kwotę 3000 zł. Za miesiąc luty.
Osoba ta w lutym obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu umowy o pracę, bo to jest oczywista sprawa, oraz z tytułu obu umów zlecenia. Znaczy ta druga umowa zlecenia jakby obowiązuje od 15 lutego i to od tego dnia ten obowiązek, no ale to z tego powodu, że sumujemy podstawy i wiemy, że nie osiągnęła kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dwa razy po 700 zł daje nam kwotę 1400 zł, 150 zł i dopiero ta trzecia umowa jest na 3000 zł, ale to jest ostatnia umowa, stąd też nie możemy zmienić kolejności sumowania tych przychodów. Jeszcze inny przykład. Osoba jest zatrudniona od 1 stycznia 2021 roku na podstawie dwóch umów o pracę w wymiarze czasu pracy pół etatu. Mamy dwie umowy o pracę na pół etatu. W umowach o pracę jest więc łącznie zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, tak? Czyli mamy z jednej pół etatu i połowę 1400 zł, z drugiej umowy mamy też połowę etatu, łącznie mamy zagwarantowane minimalne wynagrodzenie. Ale utrudnia sytuację fakt, że w lutym 2001 roku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu obu umów wyniosła 1300 zł z obu umów, z uwagi na zwolnienie lekarskie. Jednocześnie osoba ta zawarła dwie umowy zlecenia, no praca nie jest wykonywana na rzecz płatnika A ani B w przypadku obu umów zlecenie. Czyli mamy dwa razy po pół etatu, no w sytuacji pełnego miesiąca mieliśmy kwotę minimalnego wynagrodzenia i mogłaby być zwolniona z obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi z obu umów, natomiast w momencie, kiedy pojawia nam się zwolnienie lekarskie, popatrzmy, jak ta sytuacja będzie wyglądała. W styczniu i lutym z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem C osoba osiągnęła przychód 2000, a z tytułu zawartej umowy z płatnikiem D osiągnęła 500 zł. I w styczniu, i w lutym osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom jedynie z tytułu obu umów o pracę, ponieważ zagwarantowane wynagrodzenie z tych umów po zsumowaniu osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia. Mamy prawo do zasiłku chorobowego, a w związku z tym jakby fakt zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia nie zmienia tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. A dobrze, pojawiło się pytanie, bardzo dziękuję za to pytanie. Kto ponosi odpowiedzialność za ustalenie obowiązku ubezpieczeń przy zbiegu w tytułu, pracodawca czy pracownik? Ten temat bardzo dokładnie był omówiony w pierwszej części, także zainteresowanych odsyłam do pierwszego tematu. Stroną postępowania dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych był płatnik. Nie chciałabym tego wszystkiego tutaj powtarzać, ale ja podawałam takie praktyczne wskazówki mówiące o tym, w jaki sposób uzyskać odpowiednie informacje od ubezpieczonego, kto odpowiada za nieprawidłową informację przekazaną przez ubezpieczonego i na jakim wniosku można zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wskazanie właściwego tytułu do ubezpieczeń. Więc ten temat został omówiony na poprzednim naszym spotkaniu, także zapraszam do pierwszej części, która została zamieszczona na stronie pracodawcy RP. Dalszy ciąg zbiegów tytułów do ubezpieczeń. Umowa, zlecenie i prowadzenie pozarolniczej działalności. Otóż tutaj muszę wyjaśnić i zaznaczyć, ponieważ bardzo ważne jest to, żebyśmy potrafili rozróżnić osobę, która prowadzi działalność gospodarczą od osoby, która po prostu posiada tytuł inny niż prowadzenie działalności gospodarczej, który mieści się w artykule 8. Owszem, co do takich osób traktujemy schemat ubezpieczeń, jakby wygląda identycznie jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, tym niemniej w zbiegu z różnymi tytułami ta różnica staje się istotna, ponieważ uwarunkowuje obowiązek ubezpieczeń. Stąd też warto zwrócić na to uwagę, że osoba, która prowadzi
pozarolniczą działalność gospodarczą na umowie, na podstawie przepisów działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. I tu mówimy, że jest to tytuł osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność inne niż gospodarczą, to będą właśnie twórcy i artyści. Te osoby mogą bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podjąć swoją działalność i zgłosić się do ubezpieczenia jako twórcy, jako artyści na podstawie decyzji z Ministerstwa Kultury i Sztuki i stanowi ona podstawę do objęcia ubezpieczeniami. Również osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, a lista wolnych zawodów została wymieniona w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. I tam w przepisach podatkowych jest cały wykaz osób, które mogą się zgłosić jako osoby wykonujące wolny zawód. Również osobą, która prowadzi pozarolniczą działalność, będzie wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, a również osoba, która prowadzi niepubliczną lub publiczną placówkę, szkołę czy inną formę wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o systemie oświaty. A zatem mamy całą listę osób, które są objęte tytułem osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, natomiast do osób prowadzących działalność gospodarczą zaliczają się tylko te, które posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Pojawiło się pytanie, jeżeli zwrócimy uwagę na przykład dwie umowy o pracę na 1/4 etatu i dwie umowy zlecenia i te umowy nadal trwają w kolejnym miesiącu, to czy tu też mają znaczenie daty zawarcia umów zlecenia, mimo że były w poprzednim miesiącu i od wszystkich umów płacimy składki ZUS. Jeszcze raz, jeżeli na przykład dwie umowy o pracę na 1/4 etatu, no ale to trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zawsze ważny jest przychód. 1/4 etatu, czy to znaczy, że ta osoba będzie miała 1/4 minimalnego wynagrodzenia, bo jeżeli mamy dwa razy po 1/4 wynagrodzenia, minimalnej kwoty wynagrodzenia, no to mamy dwa razy po 700 zł, to mamy 1400 złotych. No i siłą rzeczy mamy dwie umowy zlecenia. Jeżeli do osiągnięcia kwoty przychodu, w pierwszej kolejności oczywiście sumujemy kwoty z umowy o pracę, kolejność sumowania jest dalej z umową zlecenie. Data zawarcia umowy zlecenia oczywiście jest ważna, bo jakby według kolejności powstawania tytułów, jak powstaje nam tytuł umowy zlecenie, sumujemy, czy z kwotą przychodu umowy zlecenie osiągamy łącznie kwotę minimalnego wynagrodzenia, czy nie. Jeśli nie osiągamy, to również z kolejnej umowy sumujemy przychód. Jeżeli zawiera się on w kwocie minimalnego wynagrodzenia, ze wszystkich tych tytułów będzie obowiązek ubezpieczenia. Także odpowiadając na to pytanie, to wyjaśniam tak, że nieważna część etatu, ważna kwota przychodu z umowy o pracę i z umowy zlecenia. I idziemy w kolejności powstawania tytułu. W pierwszej kolejności sumujemy umowy o pracę, a następnie umowy zlecenie według kolejności ich powstawania. Zajmujemy się teraz zbiegiem do ubezpieczeń umowy zlecenie i prowadzenie pozarolniczej działalności. Otóż ważne jest tu wyjaśnić, że nie jest umową, nie jest działalnością gospodarczą tak zwana działalność nieewidencjowana, nierejestrowana, czyli nie wpisywana do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Osoby, które wykonują taką działalność, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ nie posiadają tytułu do ubezpieczeń. Ta sytuacja występuje wtedy, kiedy korzystają przedsiębiorcy z takiego zapisu, który został zawarty w prawo przedsiębiorcy, że dopóki nie osiągają miesięcznego przychodu
w kwocie przynajmniej połowy minimalnego wynagrodzenia, nie muszą rejestrować działalności gospodarczej, a zatem ta działalność ma charakter tak zwanej działalności nieewidencjonowanej i to pojęcie funkcjonuje w tych przepisach, ale jednocześnie ta osoba, która prowadzi taką działalność nieewidencjonowaną, nie posiada tytułu do ubezpieczeń, nie ma obowiązku zgłoszenia żadnych ubezpieczeń i jeżeli jednocześnie wykonuje umowę zlecenia, czy jakąkolwiek inną umowę cywilnoprawną, to powstaje obowiązek objęcia ubezpieczeniami na zasadach ogólnych, tak? Czyli jeżeli zawiera umowę zlecenie, no to będzie podlegała ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenie. Jeśli zawiera inny tytuł, na przykład umowy o pracę, no to oczywiście nie ma żadnego zbiegu, bo nie ma tytułu, z którym ten zbieg mógłby powstać. Dalej pozostańmy jeszcze w zbiegu umowy zlecenie i prowadzenia pozarolniczej działalności. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, dla której minimalna podstawa wymiaru składek z tytułu działalności stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie, dla takiej osoby w sytuacji, w której jednocześnie podpisuje umowę zlecenie, będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenie czy innej umowy, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej osoby prowadzącą działalność gospodarczą. Czyli tutaj już jest mowa w tym przepisie, w zbiegu umowy zlecenie i działalności gospodarczej o przychodzie. Jeśli osiągnie z tytułu umowy zlecenia przychód na poziomie przychodu z działalności pozarolniczej, wówczas ma dobrowolność wyboru tytułu, z którego będzie objęta ubezpieczeniami. Ta zasada rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń ma zastosowanie do wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, a nie tylko działalność gospodarczą. Czyli jakby mowa tutaj również o twórcach, artystach, wolnym zawodzie, wspólnikach spółek, osoby prowadzące placówki oświatowe. Ta zasada ma zastosowanie do wszystkich wymienionych w artykule 8 naszej ustawy osób, dla których stanowi to tytuł do ubezpieczeń. W przypadku, jeśli będzie wynosiła co najmniej tyle, ile najniższa podstawa wymiaru składek, o której mowa w artykule 18 ust. 8, czyli 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie, wybór tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych będzie posiadała osoba, która wykonywać będzie umowy zlecenie. Nie stosuje się w tym przypadku sumowania podstaw wymiaru składek i brak odesłania do artykułu 9 ust. 2c, który mówi o minimalnym wynagrodzeniu, bo jakby tutaj kwota przychodów wchodzi na poziom kwoty przychodu z działalności pozarolniczej. No i przykład na zbieg umowy zlecenie i pozarolniczej działalności. Osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem, a w umowie określono datę rozpoczęcia pracy na 1 kwiecień 2020 roku, a rozwiązanie umowy nastąpiło 31 maja 2020. W tym czasie osoba ta, jakby powstaje zbieg ubezpieczeń, ponieważ od 1 maja staje się wspólnikiem spółki jawnej i za maj zadeklarowała podstawę wymiaru składek w wysokości no, takiej, jaka obowiązywała w 2020 roku, ponieważ mamy maj, podstawa wymiaru to była kwota 3136,20, 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Przychody osiągnięte z tytułu umowy zlecenia z płatnikiem A wynoszą w kwietniu 1500 zł, a w maju również 1500 zł. I osoba ta w kwietniu, ponieważ jeszcze nie ma zbiegu, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia. W tym okresie jeszcze nie występuje zbieg do ubezpieczeń. Tytuł powstaje w maju. Osoba ta w maju będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Umowa zlecenie i prowadzenie działalności ciąg dalszy. Popatrzmy na inny przykład.
Osoba od 1 kwietnia 2017 roku, to nie jest błąd, po prostu od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie opłaca składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy 3155,400 i jest to 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2021 roku. Od 1 maja wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. Za maj ustalono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 3500 zł, z którego tytułu będzie ta osoba podlegała w maju. No i oczywiście w maju obowiązek ubezpieczeń powstaje z tytułu prowadzonej działalności, a w kolejnych miesiącach, o ile będzie nadal trwała umowa zlecenie, a kwota wynagrodzenia nie będzie mniejsza niż podstawa wymiaru z działalności, może zmienić tytuł do ubezpieczeń lub objąć dobrowolnie się ubezpieczeniami społecznymi z drugiego tytułu. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda zbieg umowy zlecenie i pozarolniczej działalności, kiedy podstawa wymiaru składek jest na warunkach preferencyjnych, a zatem podstawa będzie wynosiła 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnę, że w 2021 roku ta kwota 30% minimalnego wynagrodzenia to kwota 840 zł. Zleceniobiorca lub osoba współpracująca ze zleceniobiorcą, jak już powiedziałam, jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność i podstawa, z której ma prawo do skorzystania, to jest podstawa właśnie obniżona, jest to 30% minimalnego wynagrodzenia. W takim przypadku podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z obu tytułów, z zastrzeżeniem tego artykułu 9 ust. 2c, który mówi o kwocie minimalnego wynagrodzenia. Dlaczego? Oznacza to, że ubezpieczony będzie obowiązkowo podlegał ubezpieczeniu z obu tytułów, chyba że łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia z tego tytułu będzie osiągała kwotę minimalnego wynagrodzenia. Wówczas kolejny tytuł do ubezpieczeń będzie tytułem, nie będzie rodził obowiązku ubezpieczeń, będzie mógł być tytułem, z którego będzie osoba dobrowolnie mogła objąć się ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Popatrzmy na przykłady, bo te przykłady jakby precyzują wiedzę w tym zakresie. Od 1 lipca 2020 roku osoba prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu tej działalności rozlicza składki na zasadach preferencyjnych, spełnia warunki do takiej podstawy wymiaru składek i od 1 marca 2001 roku wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. No wiemy o tym, że preferencyjne składki obowiązują przez 24 miesiące. Jeśli nie utraciła uprawnień do korzystania z takiej podstawy, to może kontynuować. Więc mamy osobę, która od 30% minimalnego wynagrodzenia opłaca składki z działalności, a jednocześnie wykonuje umowę zlecenie. Przychód z tytułu wykonywania umowy zlecenie w każdym miesiącu wynosi 500 zł. Jak będzie wyglądała ta sytuacja? Oczywiście na podstawie tych przepisów, które przytoczyłam wcześniej, osoba ta podlega z obu tytułów na zasadach obowiązkowych. Jeśli z tytułu działalności zadeklaruje, pomimo uprawnień do niższej podstawy wymiaru składek, nie zmieniając kodu tytułu do ubezpieczeń, zadeklaruje kwotę przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, wówczas będzie zwolniona z obowiązku ubezpieczeń społecznych z drugiego tytułu. No i przykład. Osoba rozpoczęła prowadzenie działalności od 1 stycznia 2021 roku, spełnia warunki ustawowe do obniżenia podstawy do poziomu 30% minimalnego wynagrodzenia. Z takim kodem tytułu zgłosiła się, rozlicza i figuruje w deklaracji rozliczeniowej i w deklaracji deklaruje do podstawy wymiaru składek kwotę 2800 zł, czyli kwotę minimalnego wynagrodzenia. Ma do tego prawo, może tą kwotę wynagrodzenia podnieść. Osoba ta jednocześnie zawarła umowę zlecenia od 1 marca do 31 marca i z tytułu tej umowy osiąga przychód 4500 zł. Ponieważ z tytułu prowadzenia działalności podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
została osiągnięta, została wykazana w kwocie minimalnego wynagrodzenia, to z tytułu umowy zlecenia osoba ta nie będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego drugiego tytułu. Ale to jest warunek, który dotyczy preferencyjnych składek kodu tytułu w zbiegu z umową zlecenia. W przypadku, kiedy osoba rozlicza się od kwoty 60%, jakby ważymy tę podstawę adekwatnie do tytułu, z jakim została zgłoszona. Idźmy dalej w ten temat i popatrzmy w szczegóły zbiegu umowy zlecenia i prowadzenia działalności. Zleceniobiorca jest zatrudniony na podstawie dwóch umów zlecenia. Z jednym płatnikiem od 1 stycznia, z drugim płatnikiem od 10 stycznia. Przychód w każdym miesiącu z tytułu zawartej z płatnikiem A wynosi 1800 zł, a z płatnikiem B 1000 zł. Następnie od 1 lutego 2021 roku osoba ta rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek 30% minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ łączna podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia, nadal podlega ta osoba ubezpieczeniom społecznym z obu umów zlecenia z tytułu działalności. Od 1 lutego osoba ta nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu. Może objąć się dobrowolnie, jeśli z działalności gospodarczej przystąpi dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, to może również, to ma obowiązek przystąpić do ubezpieczenia wypadkowego, ale nie może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. To tylko przypominam. Umowa zlecenie w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności. No to jest sytuacja szczególna i myślę dosyć ważna, bo niejednokrotnie się spotykamy z taką sytuacją, kiedy osoba ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i w ramach tej działalności gospodarczej nawiązuje umowę cywilnoprawną. Gdy osoba prowadzi działalność, a następnie w ramach tej działalności zawiera umowę zlecenia, a przedmiot tej umowy zlecenia jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, wówczas podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej działalności. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie obejmowana jest żadnymi ubezpieczeniami, nie powstaje zbieg do ubezpieczeń, ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Ta osoba nie podlega, ta umowa nie podlega zgłoszeniu do żadnych ubezpieczeń. Jaki jest warunek tej sytuacji? Aby ta umowa mogła być traktowana jako umowa wykonywana w ramach prowadzonej działalności, warunek jest taki, aby przychód uzyskiwany z tej umowy zlecenia był opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy, bo mogą być takie sytuacje, gdzie Urząd Skarbowy, organ podatkowy po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym nie uzna, że jest to umowa realizowana w ramach prowadzonej działalności. W sytuacji, gdy Urząd Skarbowy podważy ten fakt dla celów podatkowych działalnością wykonywaną osobiście, podważy ten fakt i nie uzna tych czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności, to dopiero wówczas osoba wykonująca taką umowę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca. W przypadku, gdy osoba wykonuje umowę zlecenie, wykonuje również czynności w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca lub osoba prowadząca działalność. No i wówczas następuje zbieg do ubezpieczeń, no bo jest to, rozumiem, umowa, która Urząd Skarbowy podważa zasadność, uznaje, że nie była wykonywana w ramach prowadzonej działalności, a niezależnie od tego osoba w ramach działalności wykonuje inne czynności związane z działalnością, prowadzi tę działalność, ma tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i skoro umowa została uznana jako umowa wykonywana poza działalnością gospodarczą, to powstaje zbieg ubezpieczeń i rozstrzygamy go na zasadach ogólnych. Przykład na taki rodzaj umowy. Od 1 lutego 2020 osoba prowadzi na podstawie wpisu do ewidencji działalność gospodarczą, a w ramach tej działalności zawiera umowę zlecenia, przy czym przedmiot umowy zlecenia pokrywa się z zakresem prowadzonej przez tę osobę działalności. Tu są oczywiście ważne
kod PKD, jakie jest rozwinięcie, jaki jest główny, jakie są kody PKD, które funkcjonują we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzji REGON, jeżeli jakby zakres wykonywanej umowy zlecenia mieści się, no to oczywiście przychód może być rozliczony jako przychód w ramach działalności, jeśli nie, no to wtedy mamy zbieg do ubezpieczeń. Tu mamy przypadek, kiedy mamy działalność gospodarczą od 1 lutego 2020 i mamy umowę zlecenie, która jest w ramach tej działalności realizowana. Osoba ta podlega ubezpieczeniom obowiązkowo jedynie z tytułu prowadzonej działalności, z tytułu wykonywania umowy zlecenia, nie jest obejmowana ubezpieczeniami ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności stopniuje dozę trudności zbiegów do ubezpieczeń. Tu już mamy trzy tytuły, które są wykonywane jednocześnie. Jeśli osoba wykonuje równocześnie umowę o pracę, na podstawie umowy o pracę i zawartej z własnym pracodawcą umowy zlecenie, dodatkowo prowadzi działalność, no to obowiązkowe są dla niej ubezpieczenia społeczne z umowy o pracę oraz niezależnie od wysokości osiąganej w ramach stosunku umowy o pracę, również umowy zlecenie. Taka umowa zlecenie jest traktowana jak umowa o pracę. A zatem w pierwszej kolejności patrzymy na przychód, który był osiągnięty z umowy o pracę i umowy zlecenie, której przychód był sumowany z umową o pracę, i dopiero wówczas rozstrzygamy zbieg umowy o pracę i działalności pozarolniczej. Jeżeli łączny przychód z tej umowy o pracę i umowy zlecenie będzie kwotą minimalnego wynagrodzenia, wówczas nie są obowiązkowe ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności. Umowa zlecenie w ramach prowadzonej działalności, kolejny przykład, wspólnik spółki jawnej od 1 marca 2001 roku wykonuje umowę zlecenia na umowę o pracę na 2/3 etatu i z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, czyli mamy umowę o pracę i umowę zlecenie na u jednego pracodawcy. Z tytułu umowy o pracę osiąga miesięcznie wynagrodzenie na poziomie 2000, mamy 2/3 etatu, więc 2000 zł, a z tytułu umowy zlecenia miesięcznie wynagrodzenie wynosi 1000 zł. Z jakiego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom? No i oczywistym jest, że suma przychodów pozwala na to, żeby zachować obowiązek ubezpieczeń umowy o pracę, umowy zlecenie, która łącznie będzie rozliczona z tego tytułu, natomiast nie powstaje obowiązek ubezpieczeń z tytułu działalności gospodarczej. Kolejny zbieg to umowa o pracę, umowa zlecenie z innym podmiotem niż własny pracodawca i praca nie jest wykonywana na rzecz oraz prowadzenie działalności. No i tutaj jakby zmienia nam się sposób rozstrzygania takiego zbiegu. Pracownik, który wykonuje jednocześnie pracę na umowę zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca, prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Ponadto, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy o pracę w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi mniej niż minimalne wynagrodzenie, osoba ta obejmowana jest również obowiązkowo ubezpieczeniami z kolejnego tytułu. Drugi obowiązkowy tytuł do podlegania ubezpieczeniom jest ustalany w zależności od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia. W przypadku, gdy podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę, no to oczywiście zarówno z tytułu umowy zlecenia, jak i z tytułu pozarolniczej działalności osoba ta obowiązek, znaczy ubezpieczenia mają charakter dobrowolny, tak? Z umowy o pracę osiągnięta minimalna kwota wynagrodzenia, z umowy zlecenia i umowy działalności pozarolniczej mamy ubezpieczenia dobrowolne. No i wchodzimy w zbieg umowy zlecenia i prawa do emerytury lub renty i kolejne zbiegi będą się charakteryzowały tym, że będziemy je omawiać w zbiegu z emeryturą i prawem do renty. W przypadku zawarcia przez emeryta lub rencistę
jednej umowy zlecenie osoba ta podlega z tytułu jej wykonywania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Dotyczy to emerytur i rent zarówno z polskiego, jak i zagranicznego systemu ubezpieczeń. I tutaj uwaga, dla celów ubezpieczeń definiuje się, że termin renta oznacza wyłącznie świadczenia pieniężne z systemu ubezpieczeń społecznych, polskiego albo zagranicznego, ale systemu ubezpieczeń społecznych. Nie uznajemy za rentę świadczenia wypłaconego na podstawie przepisów prawa cywilnego, na przykład renty wyrównawczej, renty socjalnej, czy inne renty wypłacane przez inne ośrodki wspomagania społeczeństwa, a nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast w przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy zlecenia, kolejne umowy będą rodziły obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, aż łączna podstawa wymiaru składek na to ubezpieczenie osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia. Dopiero kolejna umowa nie będzie rodziła obowiązku tych ubezpieczeń. A to znaczy, że w przypadku emeryta czy w przypadku rencisty bez znaczenia jest fakt posiadania prawa do emerytury czy renty. W zbiegu z umową zlecenie sumujemy kolejne umowy zlecenia do osiągnięcia kwoty minimalnego wynagrodzenia. Istnieje obowiązek ubezpieczeń społecznych z tego tytułu. Umowa zlecenie oraz prowadzenie działalności gospodarczej i prawo do emerytury lub renty. Czyli mamy umowę zlecenie, działalność gospodarczą i prawo do emerytury lub renty. W sytuacji, gdy osoba ma ustalone prawo do emerytury, ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie do emerytury, do renty, i wykonuje umowę zlecenia i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, do czasu ustalenia prawa do emerytury zarówno wykonywanie jej umowy zlecenia, jak i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jest dla niej obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Zbieg do ubezpieczeń społecznych między umową zlecenie a prowadzeniem pozarolniczej działalności jest rozstrzygany tutaj na zasadach ogólnych. To znaczy, że od dnia, od którego ustalone zostanie prawo do emerytury, obowiązkowe będą dla tej osoby jedynie ubezpieczenia z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Z tytułu prowadzenia działalności nie będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom. Może się doubezpieczyć dobrowolnie na swój wniosek, ale one nie będą miały charakteru obowiązkowego. I tu jest wyjątek, który jest bardzo ważny. I w każdym pytaniu, w którym pojawia się kwestia emeryt, rencista, warto zaznaczyć, że to są te wyjątki, które musimy mieć na uwadze w przypadku rozstrzygania zbiegów ubezpieczeń. Te zasady nie mają zastosowania do osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Natomiast zasada ta nie dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą, które mają ustalone prawa do emerytury innej niż renta z tytułu niezdolności do pracy. Poprzedni przykład mówił o rencie z tytułu niezdolności do pracy, ale jeżeli mamy rentę inną niż renta z tytułu niezdolności, na przykład renta rodzinna, to jakby te zasady nie mają tutaj zastosowania. Nie dotyczy również osób, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, które prowadzą pozarolniczą działalność inną niż pozarolnicza działalność gospodarcza, czyli nie dotyczy to twórców, artystów, osób, które prowadzą w ramach wolnego zawodu, wspólników spółek, jawnej komandytowej partnerskiej i osób, które prowadzą placówki oświatowe na podstawie przepisów o systemie oświaty. Nie dotyczy również osób mających ustalone prawo do renty, na przykład do renty wojskowych czy policyjnych, rent inwalidzkich przyznawanych z tytułu niezdolności do służby, czy rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Prowadzenie pozarolniczej działalności i prawo do emerytury lub renty, ciąg dalszy. Za każdym razem, kiedy rozstrzygamy taki zbieg, zwracam na to uwagę, że jest istotny fakt ustalenia prawa do emerytury, prawa do renty, a nie fakt jej pobierania, bo świadczenie można zawiesić, natomiast posiadać status emeryta czy rencisty, czyli być emerytem i rencistą, i to ten fakt jest ważny do rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń, a nie fakt pobierania świadczenia.
Umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności i prawo do emerytury lub renty. Przykład. Osoba mająca ustalone prawo decyzją ZUS do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie innej, od 1 stycznia jest wspólnikiem spółki cywilnej. Osoba ta od 1 lutego wykonuje również pracę na podstawie umowy zlecenia. Z tytułu umowy zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w każdym miesiącu jej trwania jest niższa od obowiązującej tej osoby najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. No wiadomo jest, jaka obowiązuje osoby prowadzące działalność. Z uwagi na fakt, iż podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia w każdym miesiącu jej trwania jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek, jaka obowiązuje prowadzących działalność, to z tego powodu od 1 lutego 2021 do czasu ustalenia prawa do emerytury osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej, dobrowolnie zaś z tytułu wykonywania umowy zlecenia. A od dnia, od którego będzie miała już ustalone prawo do emerytury, wówczas obowiązkowe będą dla niej jedynie ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania umowy zlecenia, z tytułu prowadzenia działalności podlegać będzie na zasadach dobrowolności. I przykład inny, który jeszcze wyraźniej nam usystematyzuje tę wiedzę. Osoba uprawniona do emerytury jest zatrudniona od 1 lutego na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy pół etatu przez płatnika A. Co miesięcznie podstawa wymiaru składek wynosi 1400 zł. Jednocześnie osoba ta zawarła dwie umowy zlecenia z płatnikiem A i B. Praca nie jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Od 1 do 31 marca u płatnika B z wynagrodzeniem 1500 i u płatnika C, ale dopiero od 16 do 31 marca z wynagrodzeniem 1900 zł, które umowy rodzą obowiązek ubezpieczeń. No i oczywiście obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych rodzi umowa o pracę zawarta z płatnikiem A oraz umowa zlecenia zawarta z płatnikiem B, bowiem suma tych ubezpieczeń osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia, stąd kolejna umowa już nie będzie rodziła obowiązku ubezpieczeń. O urlopie wychowawczym, podczas którego zawierana jest umowa zlecenie, już wspominałam, przypomnę tylko, że osoby, które pobierają zasiłek macierzyński, które jednocześnie wykonują umowę zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, natomiast mogą one dobrowolnie być objęte ubezpieczeniami z tytułu umowy zlecenia. No, przykład na to w sytuacji, w której od 15 listopada osoba przebywa na macierzyńskim ze stosunku pracy i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, poinformowała płatnika składek, ma taki obowiązek, o czym mówiliśmy na pierwszym spotkaniu, od 1 do 31 grudnia podjęła wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż pracodawca. No i jakby obowiązek podlegania oczywiście ta osoba, która wykonuje jednocześnie umowę zlecenia, podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, natomiast z tytułu umowy zlecenia te ubezpieczenia mają dla niej charakter dobrowolny. Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tego tytułu, nie mające ustalonego prawa do emerytury i renty, nie mające innych tytułów rodzących obowiązek. No, innym tytułem rodzącym obowiązek ubezpieczeń jest wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia, więc w sytuacji, w której powstaje taki tytuł, obowiązkowo będą podlegały z tytułu umowy zlecenia, natomiast są zobowiązane poinformować swojego pracodawcę o fakcie powstania drugiego tytułu.
Umowa, zlecenie i przebywanie na urlopie wychowawczym. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym od 28 września podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, poinformowała płatnika składek, że zawarła od 1 do 31 stycznia umowę zlecenia z innym podmiotem niż pracodawcą, więc miała obowiązek poinformowania, no i tym samym pracodawca musiał odpowiednio wykazać ten fakt w raporcie rozliczeniowym. W tym okresie niefinansowane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu urlopu wychowawczego, ponieważ ma własny tytuł do ubezpieczeń społecznych, z którego podlega ubezpieczeniom. Kolejny przykład, już nie będę go przytaczać, zegar mocno nam bije. Ja tylko jeszcze chcę wspomnieć o tym, że może powstać zbieg, w którym umowa, zlecenie zostanie nawiązana z osobą, która posiada status rolnika i jest objęta ubezpieczeniem na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolniczym. Rolnik wykonujący jednocześnie pracę na podstawie umowy zlecenia podlega z tytułu umowy zlecenia na zasadach obowiązkowych, czyli obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu. Na zasadach ogólnych podlega dobrowolnie, jeśli sobie życzy, będzie objęty tymi ubezpieczeniami. W sytuacji, gdy rolnik nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stosuje się do niego odrębne przepisy regulujące ubezpieczenie społeczne rolników. Tak czy siak, jeżeli chodzi o umowę zlecenia zawartą z rolnikiem, jest dla rolnika tytuł umowy zlecenia obowiązkowym tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym. I wynika to z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W odniesieniu do rolnika wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia mają zastosowanie przepisy dotyczące naszej ustawy. Drodzy Państwo, ja tylko chciałabym, nie pojawiają się tutaj żadne dodatkowe pytania, mamy już tak naprawdę temat zbiegów do ubezpieczeń omówiony w całości. Zdaję sobie sprawę z tego, że tą prezentacją, tym szkoleniem zrobiłam pewnego rodzaju maraton po umowach zlecenie. Myślę, że dużo będzie łatwiej przyswoić sobie zasadę rozstrzygania tych zbiegów, jeśli prześledzimy sobie jeszcze raz te prezentacje i przykłady, które potwierdzały wprowadzenie do każdej z zasad ogólnych. Chciałam, kończąc nasze spotkanie, wspomnieć, żeby Państwo zachęcali swoich pracowników, swoich zleceniobiorców, osób, z którymi mają kontakt, do korzystania z platformy usług elektronicznych. Dla ubezpieczonego jest to baza informacji o tym, jakie dokumenty, w jakich okresach składali za niego jego płatnicy, jego pracodawcy. Dla świadczeniobiorców jest to baza informacji o wypłaconych świadczeń. Dla przedsiębiorców to znowu jest informacja o tym, jaki jest bieżący stan konta, jakie dokumenty na bieżąco zostały złożone. Myślę, że dosyć ważne jest, żebyśmy zachęcali naszych pracowników, zleceniobiorców do korzystania z PUE, a ja też przedsiębiorców wszystkich zachęcam do tego, bo w sposób łatwy i szybki można przekazywać różnego rodzaju wnioski, kierować je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zachęcam również do tego, aby korzystać z naszej strony internetowej. Szczegółowo zakres tego tematu został omówiony w poradniku dotyczącym umów cywilnoprawnych. Mamy na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych taki poradnik praca na podstawie umów cywilnoprawnych, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek. Więc jeżeli ja tematu nie wyczerpałam, a na pewno nie wyczerpałam, to odwołuję Państwa do tego poradnika, w którym można jeszcze doczytać szczegóły zbiegów do ubezpieczeń. Tym samym w sytuacjach, w których potrzebujemy wsparcia, zachęcam do tego, żeby korzystać z Centrum Obsługi Telefonicznej. Są tam specjaliści, którzy w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków, ubezpieczeń społecznych, czy też przywilejów związanych z korzystaniem z tarczy antykryzysowej, szczegółowo udzielą Państwu odpowiedzi. Ja dzisiaj już dziękuję. Już jakiś czas nie pojawiło się żadne pytanie. Życzę Państwu miłego popołudnia.
południa zachęcam do korzystania ze wszystkich szkoleń, jakie będą proponowane przez pracodawców RP. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.